Niestety w naszym hospicyjnym życiu nie zawsze mamy tylko dobre informacje. I tak jak odeszła mama Maćka, tak też mam słabą informację, że musiała odejść na dalszą perspektywę, no właśnie perspektywa, dalszy plan, perspektywa otworzenia przez nas hospicjum domowego dla dzieci. Oczywiście te gadżety hospicyjne nadal są u nas, ale ponieważ hospicjum domowe dla dzieci okazało się niezwykle kosztochłonne, że nie byłoby nas w sposób odpowiedzialny stać na ruszenie z tym hospicjum od stycznia tego roku, postanowiliśmy w sposób odpowiedzialny przełożyć ten projekt na przyszły rok. Są to tak niebotyczne pieniądze, które musielibyśmy dopłacić do kontraktu, że w sposób odpowiedzialny i specjalny nie będziemy w tym roku startowali w konkursie na hospicjum dziecięce, na hospicjum domowe dla dzieci, bo chociaż uzbieraliśmy jakąś część pieniędzy, to oczywiście przeksięgujemy je na następny rok, ale ona by nas zabezpieczyła tylko i wyłącznie na kilka miesięcy działalności. I ja nie mam sumienia, to mówię odpowiedzialnie, jako też menadżer hospicjum, nie mam sumienia obiecać rodzicom opiekę, opiekę, która często może być wieloletnia, i po kilku miesiącach powiedzieć, że po prostu nie mam pieniędzy. Więc wybaczcie mi, nawet nie tyle wybaczcie mi, ile proszę, żebyście mnie Państwo zrozumieli, nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie rozpocząć opieki nad dziećmi ze względu na braki finansowe od stycznia i dlatego mówimy o tym już zawczasu, żeby po prostu zachować się bardzo uczciwie. A tych, którzy wpłacali swoje datki na hospicjum, zapytamy, bo mamy do nich adresy, czy chcieliby te pieniądze z powrotem, czy mamy je trzymać dalej, czy na przykład przeksięgować na przyszły rok, albo na inne potrzeby hospicjum. Tu już bądźcie pewni co do mojej uczciwości, dochowam staranności do każdej osoby, która wpłaciła jakikolwiek grosz celowany w hospicjum domowe dla dzieci, dotrzemy, bo mamy do nich adresy i zapytamy się o ich decyzje finansowe.